Czy mógłby pan coś powiedzieć o kępińskich Żydach, którzy tworzyli kulturę tego miasta przez wiele, wiele lat? Z opowiadań moich, ponieważ jestem najmłodszy, to moje starsze rodzeństwo wychowywało się właściwie w towarzystwie Żydów, bo oni przed wojną i w Bolesławcu, i w Wieruszowie, i w Kępnie też stanowili dość dużą część społeczeństwa. I pamiętam z opowiadań, część tych uboższych Żydów, która nie miała sklepów na przykład, ona obwoźnie woziła towar po wioskach, a więc między wioskami i handlowała towarem, bo społeczeństwo żydowskie było nastawione raczej na handel. To pamiętam, jak ci starsi opowiadali, że jak szli nieraz ze szkoły, to tam z tymi Żydami mieli różne potyczki, ale na ogół były to rzeczy spokojne. No ojciec, pamiętam, przed wojną uprawiał troszkę cebuli, to Żydzi przychodzili kupować do niego, bo potrzebowali i lubili cebulę tak zwaną niebieską, jeszcze jak to Żydzi mówili, pleskata, czyli płaska. To była ich... i kupowali, także z Żydami to było tak. Pierwszy klient, który wszedł do sklepu, to czasami kupił porządną rzecz za bezcen. Bo Żyd uważał, że pierwszy klient musi kupić. Jak nie kupi, to mu się handel nie uda. Więc czasami można było kupić czy ubranie, czy coś bardzo tanio. A w Kępnie tu pamiętam synagogę, ale to już synagoga później. Ona była magazynem meblowym, także przed nim spłonęła. Cmentarz żydowski troszkę pamiętam na Wrocławskiej, tam jak jeszcze był niezniszczony, nie rozebrany. Chodziliście tam oglądać, jak to... To znaczy z ciekawości. Chodziliśmy, ponieważ ich te nagrobki były zgoła inne. A czy Żydzi kępińscy, ci, którzy przeżyli wojnę, wracali tutaj po wojnie w te miejsca? To znowu muszę powiedzieć z opowiadań, co opowiadali starsi ludzie. Część Żydów, kiedy Adolf zaczął tą nawałnicę niszczenia, lokowała swoje złoto, nie złoto, kosztowności jakieś, u Polaków. I było tak, że po prostu zakopywano w ziemi. Według niektórych opowiadań byli ludzie, którzy w Kępnie troszkę się na tym wzbogacili, bo gro Żydów nie wróciło. A te kosztowności zakopane gdzieś tam, ale to są rzeczy niesprawdzone. Nikt nie wie, kto ile co, ile dostał, ile wziął od... Bo Żydzi mieli swoich znajomych, bliskich, bo przecież oni żyli razem z nami tutaj i oddawali z reguły tym, którym wierzyli. W to, że gdyby, bo oni jeszcze mieli nadzieję, że powrócą z powrotem. Także, no, ale to są takie rzeczy niesprawdzone, nikt nie jest w stanie udowodnić nikomu co i jak. Ja znam historię takiego Żyda znowu z miejscowości Komorno. Po niemiecku nazywało się to Reinesdorf. Tam Żyd pracował u Bauera. A moja siostra też tam pracowała przez całą okupację u Bauera. I był rówieśnik Żyd. I on, jak to w niedzielę nieraz sobie spacerowali, opowiadali, pochodził z Piotrkowa. I on mówi do nich, słuchajcie, ja ucieknę. A oni mówią, słuchaj, nie uciekaj, bo Niemcy cię znajdą i cię zniszczą. Nie, ja muszę do tego Piotrkowa i uciekł od tego Niemca. Po dwóch tygodniach go przywieźli do tego Reinesdorf. To już ten człowiek, młody człowiek, 21 lat, o własnych siłach nie szedł. Już nogi ciągnęły się za nim, już był wykończony, bo go złapali po prostu. A może gdyby u tego Bauera niemieckiego, bo byli Niemcy, słuchajcie, wśród Niemców byli i dobrzy, i źli.